Zapraszamy. Nie, jeszcze nie, ale dla siebie to już nie. Będę miał pieniądze, to zakupię. W tym dzień w co dzień. Nie zerwałeś. Przystanek Jana Pawła II, Obywatelska. Patryk, kto idzie dla mnie? Wow, nie spodziewałem się niczego więcej. No tak, do twojej stawiej. Zjebane nuty świąteczne. Panie, aby się nie porało, proszę na moment prezent. Zapuszczaj ją póki czas, ona w Gili będzie stanie. Raz taki prezent o tej drodze. Pamiętaj, pozdrawiamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie za wszystkie życzenia mocno. Dziękuję, wyciskamy, a najlepsze, te najpiękniejsze życzenia tak razem z tobą. No już to polepiony ty. Bo odklejony gościu jesteś. Polepiony. Ja powiedziałem. Weź ty, w ogóle nie, to chyba moja Iza. Coś czuję. Dlaczego tak się stało? Ponieważ pewne procedury, które wykonywał kardiolog, czyli na przykład jesteśmy chorzy na ciśnienie, na chorobę wieńcową, prawda? I mamy co 2-3 miesiące daleko kardiologa, który to jest załatwić. Nas mówi, no panie Kowalski, ma pan dobre leki, trzeba dalej te leki używać. A kontrola wizyta. I to zdecydowanie powinien wykonywać lekarz rodzinny. Lekarz kardiolog powinien być lekarzem konsultantem. Kiedy jesteśmy chorzy, nasze zdrowie ulega pogorszeniu i trzeba zmienić tę terapię, wtedy ten lekarz kardiolog jest dostępny. Ale to jest rozumiem, pilotaż i to są pierwsze. Ale tak, ale ogólnie, panie ministrze, to, że w całym kraju, jak rozumiem, te terminy to są wielomiesięczne, to nie jest powód do ubolewania, wstydu może dla kierownictwa resortu, dla opozycji. Nie, nie jadę do krytykowania was, jeżeli do kardiologa kilka miesięcy się czeka, to chyba nie jak dużo, ale ten pilotaż pokazuje, że my jako, być może Polacy bardzo lubimy się jeździć u lekarza specjalisty, endokrinologię, prawda? I to pana ministra, że woli. Polno żołnierz. Polno żołnierz, ty, polno. Masakra, to nie da sobie radę, panie. Polno żołnierz, ty.
Jana Pawła II, obywatelska. Jaki? Porno żołnierz. Następny przystanek Jana Pawła II, Wróblewskiego. Podczas jazdy trzymaj się poręczy lub uchwytu. Weź gościu z hafta puszczę. Z jakimiś żyjami. Myślę, że mam w dupie jakieś mikołajki, czy jakby dzień jak co dzień to. Zwykły dzień. Tatiś zrobi się masaż na Mikołaja. Normalnie. Porno żołnierz, to i takie teksty. No widać, że to sobie bekę kończy. Fajnie. Następny przystanek Jana Pawła II. Łaska. Siła i barkę zaraz barka obchodzi. Barka to jest jedyna, jaką znam, to jest ta. Następny przystanek po wodach. Mickiewicza, dworzec, Łódź, Kaliska. I tak to żadnej innej barki nie znam. Ale sobie autobus. A co, zgierz gorszy? Od Łodzi? Światełka na pewno na koince bardzo ładnie by się czerwony prezentowały, prawda?
Ale zielone jeszcze raz. Jeszcze, ale zielone jeszcze raz. Jak to zielone, to zielone. Bo to będzie widać. Podkreślałoby kolor do liczby. Dobrze, to my będziemy dyskutować na temat światełek już w drodze do kolejnej osoby. O, właśnie. I to jest bardzo istotna wiadomość, bo jeżeli ktoś chciałby, żeby pierwsza zmiana z zmiany przyjechała, a jest na szczęście. To są 609-89-89, posyłajcie. Oczywiście adres. Kolejne tam trochę wam zostało na pace jeszcze, nie? Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa. Na wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oddajmy głos naszym klientom. Interpunkt, wymigamy. Ile mamy? Skanuj kartę Moje Intermarché. Zbieraj punkty i odbieraj hit produkty na święta, nawet za grosz. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Przesyny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Kiwica The Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Może będzie, zobaczymy za jego. 2399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Na kule bałwana, ależ sygnału bramkami, bo wnet to świąteczne okazje zwalają stań. A jak ty zareagujesz na kawę mieloną jako w kromok 500 gramów w cenie 19,99, cena przy zakupach za minimum 49 zł. Wow, wnet to zadziwiająco tanie święta. Ho, ho, ho! Choinka w prostych krokach? No to do czerwone lek, a tam kropiec. Dokładnie tam teraz. To jest pierwszy w Polsce kontent tramwajowy. Nie wiem, 20 zł? Na blika to wyzeruje 200. Też pokazuje, czy na pewno te działania przyniosły pożądane zawsze. Co ty na to? To taka to pojęcie na nadmiarowych zgonów, myślę, że nie jest do końca adekwatne do tej sytuacji, która się zaistniała. Ja już to mówiłem. To także miało wiele różnych czynników, się na to skłaniało i myślę, że te osoby, szczególnie z wielochorobowością, a niestety COVID jest wielu chorobą, w tym momencie, kiedy nie mieliśmy już jeszcze naturalnej odporności, chorobą czasu śmiertelnego. Tutaj ta infekcja powodowała to, że inne schorzenie, nasza osoba, to jest bardzo ważne, się do mniejszego stronego, to jest przeciwko zmianie, nie jadę do żadnej Magdy, człowieku. Mówiłem wielokrotnie, że jadę coś załatwić.
kurwa, Kanary, ty. Nie, to nie Kanary, ty. Ja to w ogóle wczoraj miałem bekę, co nie? Bo tak sobie przeglądam Facebooka i patrzę w fakcie, a tutaj no można powiedzieć, że moja była, moja dobra, kiedyś bardzo dobra znajoma w ogóle. Co ona się kurwa na mnie patrzę, w chyba te chuje mnie. Tak jak to kurwa ludzi mówią. Twojej pizdy szmato. Mogła sperma kapać, jak się zalewali klienci. Dobra, ale nieważne. No i kurwa patrzę, a tutaj w Pobienicach, koło Łodzi, tam gdzie mieszka Dawid Jasper, patrzę, a tu może być, że no moja była, moja stara dobra, nawet dobra znajoma, chłopa zakosowała, 17 noży dostał, co nie? No to ja sobie myślę, no to ładnie. I to wiesz! Ale nie no, czego nie ja? Mnie nie zakosowała, tylko ona mieszka w Łodzi, mieszkała w Pobienicach. Mieszkała w Zgierzu, mieszkała w Łodzi, w Pobienicach. A później ja patrzę artykuł, a tutaj żona chłopa nożem odjebała, co nie? 17 ciosów nożem, ty. To ten, ja świadek, co tam był na chacie, bo tam przyjaciel, to mówi, że zrobiła z niego sito. No, powiem tak. My coś tam kiedyś tego, ale ja odbiłem od tematu. Zobaczyłem, że pierdolnięta. Kada, jeszcze ten. To zdjęcie, co w faksie wstawiali z cenzurą. Dobra, ciągnij się tam z felów, kopuj pan.
A jaka laska, Boże, nie wiem, imię jakieś mi powiedz. Chodzi ci o Elizę? A, to pomyłka. Szkoda, co widzieliśmy. Nie obchodzi mnie to, człowieku. Ja się śmiałem właśnie, że ten, że gdybym to był ja na miejscu tego chłopa, to by mnie zakosowała, co nie? I to by ją zawinęli na sankcje, co nie? To już wiecie, jak ja tam czytałem ze szczególnym okrucieństwem, to grozi od 15 lat do dożywocia, co nie? Słyszałem, że tam pisali mi też znajomi jej byli i w ogóle to nie. Wspólni ludzie, którzy znamy, że ona już siedziała, bo no to ona miała dobre odklejki, co nie. Naszego typa najebała, co nie. No gruba akcja. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dostanie odróbki. Odróbki do żywotnych. Co ty w ogóle gadasz, człowieku? Thank you.
cokolwiek. Nie miałem ZK, tylko MPK. Tak na marginesie. Dwa lata na lejtu. Kiedy będę wrzeci DA6? Tak, będę. Jestem jednym z twórców. Widziałem, że miałem całą chatę w choinkach i zrobiłem bekę z tego. Jakby tam policja weszła, to nie mogłeś za choinkami pójść.
na Warszawie i live. Oni to mają Saigon na tej chacie, daj spokój. Ja byłem tak na... Jak ja byłem, to był Błajzel. Później widziałem na shotach i na streamie, że jest ogarnięte. A teraz jest świąteczny klimat. Na te, jak to się nazywa. Na Raszej jest świąteczny klimat. Choinek pełno, ja wiem, ale... Nie, no ten styropian mi się wydawało, że tam Jaca sprzątał. Nie wiem, czego nie obchodzi mnie to. Nie mój stream, to ja to mam w dupie. Nie wiem, czy z jakąś stronę internetową ktoś im założył, nie wiem, czego się na tym nie znam. Na kiku. Nie wiem, chcesz to się pytać widzów tych innych, nie tam. Ale gościu, ja się ustatkowałem, ale nie mam zamiaru zakładać rodziny, bo ja nie lubię dzieci. No. Mariusz, świna choinka. Ja wiem, tam to musi być, ty. Ja tu już jak widziałem ty tamtego live'a, a tam jest, nie wiem, tam z 3 choinki chyba są, ile jest? 3-4 choinki widzowie, ja już miałem taką pompę ty. Ustatkował się poziom spożywanego codziennie alkoholu. Zresztą i tak za to wyłączam wideo, bo to sobie chcę muzyki. Chcę muzyki posłuchać. Ja wyłączam w pizdu wideo.
Dobra, na.